Profesor Michał Jędrzejewski to człowiek o wielkim talencie, ale także ktoś, kto ma niesamowity umysł. Finisaż wystawy jego rysunków odbędzie się w Ossolińskim Refektarzu 16 stycznia. Jest to pewien rodzaj zapisu okresu między czerwcem 19 roku a grudniem 21. Wątki tematyczne bardzo różne, a są jest podsumowaniem cyklu wystaw, które odbywały się w Galerii Domus od czerwca ubiegłego roku. Tylko, ponieważ jest to mała galeria, były eksponowane po 12 sztuk co miesiąc. No i na zakończenie jest możliwość, pojawiła się możliwość pokazania ich właśnie w refektarzu Ossolineum, w większym, prawie wszystkie, które były eksponowane, są razem zebrane. Rysunki są przeważnie czarno-białe, zrealizowane na papierze, tylko na niektórych pojawiają się kolory. Rysunki przedstawiają bryły niemożliwe i tematyczne skojarzenia. Jakieś takie okresy izolacji inspirowały do działań w zakresie właśnie rysunku. Przyglądając się wystawie, można odnieść wrażenie, że rysunki tworzyło kilka osób. To gdzieś na pewno wszystko jest w środku, w duszy, w głowie i to się gdzieś tam wszystko kotłuje. No i później gdzieś musi znaleźć ten swój upust. No i znajduje w tych wszystkich szalonych pracach i szalonych pomysłach właśnie takiego trochę świata wywróconego do góry nogami. Staram się unikać takiego wchodzenia nieustannego w jedną i tą samą konwencję, bo można doprowadzić się do tego, że się maluje w końcu jeden obraz czy jeden rysunek, tylko w różnych wersjach. A do zmieniająca się wokół rzeczywistość inspirowała właśnie do nowych jakichś, można powiedzieć, tematów. Chociaż niektóre rysunki powstawały na tej zasadzie, że zaczynałem rysować na przykład jakąś głowę, ona mi się kojarzyła z czymś innym, a to jeszcze z czymś innym i to właściwie są takie łańcuchy skojarzeń. Najnowszą rzeczą w dorobku artystycznym profesora jest książka. To są Schody i przygody. Jest to zbiór takich wspomnień, obejmujących właściwie cały życiorys, jakby to powiedzieć, ale takich, które mają jakieś puenty. Finisaż wystawy rysunków profesora Jędrzejewskiego odbędzie się 16 stycznia o 17 w refektarzu Ossolineum. Echo 24, Agata Sibilak.